Więc suma dochodów, suma wydatków i to na razie jest takie bardzo, bardzo początkujące, ponieważ... Dzień dobry. Dzień dobry z rana. Bieganie po kabatach. Jedna z przyjemniejszych rzeczy. Pod warunkiem, że jest ciepło, bo jak jest zimno, nie jest przyjemnie. Mirek nie lubi zimna. Więc ruszam 10 km dzisiaj. I jestem na skrzyżowaniu Jeżowskiego i Rosoła. Ja wybiegam właśnie z ulicy Jeżowskiego. I zawsze wybieram jedną z trzech dróg, czyli w lewo bieganie po mieście, w prawo bieganie przez Askabacki i prosto bieganie przez różne inne uliczki. Dzisiaj bieganie przez miasto. Więc dziś porozmawiamy o budżecie domowym. I o budżecie domowym już było kilka odcinków w tym vlogu. Przynajmniej dwa, a może nawet trzy. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo specyficznej kwestii, więc jeżeli ta specyfika nie będzie Cię interesowała, zapraszam do innych odcinków albo do innych vlogów. Dziś natomiast porozmawiamy o budżecie domowym w momencie, gdy będziemy posiadać firmę. Czyli jak wiesz pewnie albo nie, niedługo zaczynam z projektem Miro Burn Business, czyli będę startował z małym biznesem. Nie takim specyficznym, z inwestorami, z kapitałem, itd., tylko po prostu powolnym wzrostem od zera do bohatera. I z racji tego będę lekko przeprojektowywał proces robienia budżetu domowego, żeby wziąć pod uwagę również pieniądze z firmy i też zastosować pewne idee z budżetu domowego w budżecie firmowym. Za chwilę to wyjaśnię na przykładach, natomiast najpierw trochę pracy. Więc widzimy się wieczorem. Więc aktualnie budowa mojego budżetu domowego wygląda mniej więcej tak, że mam główne konto, na które wpływają środki przede wszystkim z umowy o pracę w tej chwili i te środki następnie są dystrybuowane na konto inwestycyjne, gdzie odkładam od 10 do 30% pieniędzy na inwestycje. Część z tych pieniędzy ląduje na koncie wydatki, czy to są miesięczne wydatki na różne rzeczy. W tej chwili również biznesowe, ponieważ wszystko w tej chwili było realizowane w tym samym koncie, czyli na przykład jak robiłem lead pages na chmurowisku, to płaciłem z tego konta wydatków. Tu też trafiają pieniądze na dobroczynność, bo co miesiąc też odkładam kilka procent zawsze z tej kwoty na dobroczynność. I świnka skarbonka. Świnka skarbonka to jest moje specjalne konto, gdzie lądują pieniądze, które odkładam na pewien cel. Na przykład odkładam na ubezpieczenie samochodu, które będzie jesienią, odkładam na święta, odkładam na wakacje, odkładam na zakupy pewnych rzeczy, które będą w czasie, więc nie chcę być postawiony przed faktem dokonanym kiedyś, tylko po prostu już teraz wiem, że mam jakiś zakup kiedyś i co miesiąc część kwot odkładam na to miejsce. I po tej całej operacji rozdzielenia tych kwot na początku miesiąca, to konto jest równe zero. To, co się teraz zmieni, to mam konto biznesowe, bo to jest w mBanku, to też również jest w mBanku. I teraz te konto zostanie zlikwidowane, ponieważ w przyszłości nie będę miał dochodów stricte z etatu, będę miał tylko konto biznesowe, więc wszystkie dochody będą lądowały tutaj. I teraz się dzieje pewna ciekawa rzecz, bo tak samo jak tutaj miałem wydatki, miałem inwestycje, miałem świnki skarbonki, to samo też się pojawi, czyli będę miał comiesięczne wydatki, na przykład na pewne wydatki, na zapłacenie komuś za coś, na ZUS i tego typu rzeczy. Będę miał coś w stylu konta inwestycyjnego, czyli pewien procent dochodów będę wkładał w inwestycje, które potem będą reinwestowane w firmę na różnych sposobach. I świnka skarbonka, czyli na opłaty, które muszę dokonać kiedyś. Jak na przykład VAT, na przykład jakiś droższy software, który muszę kupić kiedyś, jak na przykład jakaś umowa, którą muszę podpisać i wymaga ode mnie pieniędzy. Więc pieniądze, które będą wpadały tutaj, raz w miesiącu będą dystrybuowane w te miejsca. I część pieniędzy będzie dystrybuowana oczywiście tutaj, ponieważ gdy zniknie mi dochód standardowo z umowy o pracę, to też potrzebuję pieniędzy na wydatki, na inwestycje i na świnki skarbonki, żeby na święta kupić prezenty swojej rodzinie. Wiadomo oczywiście, że biznes nie będzie tak od razu pach, pach i będzie dużo pieniędzy. Będzie to bardziej raczej normalny wzrost. Więc mam też taką świnkę skarbonkę, która się nazywa poduszka finansowa, gdzie od pewnego czasu odkładałem pieniądze. Więc co miesiąc będę siadał, taki jest na razie plan, zobaczymy z tego wyjdzie. I jeżeli nie będę miał wystarczającej ilości gotówki tutaj, żeby zapewnić pieniądze na świnki skarbonkę inwestycji, a przynajmniej na to, żeby móc zapłacić za rachunki i inne rzeczy, to pieniądze będą wędrowały z poduszki finansowej do tego koszyczka. Więc tak wygląda na chwilę obecną plan. Zobaczymy, jak się ten plan uda wdrożyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie dobrego, bo tą część czarną mam już wdrożoną i od ponad roku, może dwóch lat używam i bardzo dobrze mi działa, czyli raz w miesiącu siadamy z żoną i budżetujemy cały miesiąc, żeby mieć wiedzę o tym,
gdzie pieniądze idą, na co pieniądze są inwestowane i tak dalej. I teraz zaczniemy wprowadzać tą część niebieską. Z ciekawostek na blogu 3poziomy.pl, 3poziomy.pl uruchomiłem taką zakładkę jak raporty dochodów i będę tutaj umieszczał coś takiego jak raport dochodów, więc to jest na razie raport za luty, bo dopiero w lutym uruchomiłem konto i w tej chwili pieniądze, które się zbierały na AdSense, czyli z reklam, z bloga IT Certification Master przelałem na konto, więc tyle wpłynęło pieniędzy. Z Patronite'a się udało tyle zebrać w lutym pieniędzy, więc suma dochodów, suma wydatków i to na razie jest takie bardzo, bardzo początkujące, ponieważ w tej chwili jestem w trakcie przenoszenia pewnych zasobów, które kosztują i będą związane z firmą w najbliższych czasach, takie jak hostingi, domeny, aplikacje typu lead pages i tak dalej, właśnie do tego, więc w najbliższych miesiącach powinno się więcej pokazać tutaj danych i mam nadzieję, że to będzie ciekawie wyglądało za kilka miesięcy. Na razie to są tylko, jak widzicie, dwie formy dochodów. I postanowiłem pokazywać rzeczy, które są związane z niebieską kartką, nie z czarną, czyli rzeczy związane z prywatnymi wydatkami i tego typu rzeczami, tak jak były tajne, tak zostają tajne. Z biznesem będzie można zobaczyć, ile pieniędzy wpływa i ile wypływa na wydatki i na inwestycje. Świnki pozostawię, bo nie chcę umieszczać na blogu ani na vlogu informacji związanej z podatkami, więc ta kwestia zostanie ukryta. Natomiast kwestie wpływów i wydatków i inwestycji będę starał się pokazywać tak mocno, jak tylko mogę. Aha, jeszcze jedna z ważniejszych spraw. To budżetowanie firmy jest o tyle ważne i też sensowne budowanie też pewnej formy poduszki finansowej w firmie, tak samo jak w życiu prywatnym, jest ekstremalnie ważne na początku, ponieważ na początku nie ma zazwyczaj tak, chyba że ktoś ma naprawdę ekstremalny, dobry pomysł na biznes i jeszcze lepsze wykonanie tego pomysłu, że dochód jest cały czas stały i cały czas rośnie. Chciałbym, żeby tak było i mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdę w jakiś sposób. Natomiast ważne jest to, żeby móc planować tego typu rzeczy, aby w przyszłości, gdy się trafi na przykład miesiąc skuchy, albo na przykład pojadę z rodziną na jakiś urlop, żeby nie było nagle sytuacji, że nie mam jak zapłacić za coś, za co muszę zapłacić, albo jeżeli kogoś wynajmę, nie mam za co komu zapłacić za to, co on zrobił. Już dojdę do tego procesu, gdy będę miał wszystko ułożone, zapewne pokażę trochę bardziej na Excelach i na liczbach. Natomiast w tej chwili chciałem Ci przedstawić mój plan, jak to zamierzam zrealizować, więc część finansu domowego mam już dawno zrobioną i działa mi to bardzo dobrze w mojej rodzinie. Część biznesową dopiero planuję, jak to zrobić. I dzisiaj właśnie z rana, biegając dopiero, myśląc o temacie odcinka, wymyśliłem, że kurczę, niedługo startuję, a nie mam tego jeszcze zrobionego, więc czas to zrobić, więc ruszamy z tematem. Więc tak, testujemy właśnie robienie live'a przez takie rozwiązanie, które się nazywa zoom.us i jesteśmy właśnie podłączeni i to jest Kamil, który ćwiczy w wolnej chwili. My sobie rozmawiamy, a Kamil właśnie ćwiczy. Barki same się nie zrobią. Rozwiązanie jest o tyle fajne, że pozwala każdemu mówić i kto akurat najgłośniej mówi, ten się pojawia w największym okienku. Cześć Maciek. Więc jest godzina prawie 18 i na zewnątrz jeszcze jest jasno, niesamowite. Więc z tym całym budżetem domowym jeszcze będzie dużo zmian i sam się tego uczę procesu, ponieważ dawniej, gdy jeszcze miałem swoją działalność, to była bardzo prosta działalność, gdzie po prostu miałem jedne konto, wtedy jeszcze nie wiedziałem o budżecie domowym i po prostu co wpadło, to traktowałem jako pieniądze osobiste i tak samo je wydawałem i był chaos. W tej chwili chcę do tego podejść troszeczkę bardziej metodycznie. Myślę, że więcej informacji się pojawi już w kwietniu, na pewno w maju, więc stay tuned. Ostatnie dni są takie troszeczkę bardziej tajemnicze, ale to obiecuję, wszystko się wyjaśni, chociaż jak teraz oglądasz ten odcinek, pewnie już wiesz, o co chodzi mniej więcej. Natomiast już niedługo startujemy z Miro Born Business i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, więc wszystko będzie można siedzieć na vlogu od początku do końca, mam nadzieję. To tak długo, jak ten vlog będzie istniał. Zobaczymy też, jak się przyjmie eksperyment wrzucaniem danych finansowych na blogu. Tak jak mówiłem na początku tego roku, ten rok jest dla mnie rokiem olbrzymich eksperymentów i będę eksperymentował na tak wielu frontach, na ilu się da. I część z tych projektów będzie zabijane. Jeżeli uznam, że te publikowanie informacji o przychodach nie daje nikomu wartości, to po prostu to usunę. I tak samo z innymi eksperymentami. Będę po prostu je wdrażał w życie, patrzył, jak odbiera to świat i posuwał do przodu albo zamykał. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam już plan w głowie ułożony. Ty możesz się go domyślać. Najbliższe odcinki vloga wszystko będą powoli wyjaśniać. Tak więc życzę bezpiecznego dnia, bezpiecznej nocy i do zobaczenia jutro.